No dzień dobry, witam serdecznie, tutaj Hanta, kolejny odcinek z DLC Moon Crash do Preya. No i dzisiaj w końcu, nareszcie zajmiemy się Riley Yu. Riley Yu jest genialnym naukowcem, rodzinne koneksje pomogły jej zdobyć pozycję dyrektora stacji BTS, ale utrzymała ją wyłącznie dzięki ostremu, jak brzytwa umysłowi, zdolności do improwizacji w sytuacjach kryzysowych. Riley może użyć swojego psychoskopu, aby odblokować foniczne zdolności dla siebie i innych członków załogi stacji BTS. No psychoskop generalnie... Aha, czyli tutaj ona zaczyna z psychoskopem, to jest fajne. Natomiast gdzieś tam już ostatnio zdobyliśmy psychoskop na tym ochotniku. I pani naukowiec, pani dyrektor, słuchajcie, no to jest właściwie ostatnia postać, którą musimy rozkminić, co zrobić, dlatego że ta cała Claire, której jeszcze nie odblokowaliśmy i nie bardzo wiemy, jak ją odblokować, bo no, cel fabularny Vijaya jest coraz gorzej, no to jest cel fabularny, zajebiście. Więc jak mamy już nią, teraz sobie z nią zagramy, musimy rozkminić, w jaki sposób nią uciec. Tu już sobie wyświetlimy postęp. Musimy uciec. No właśnie, nie mam żadnych celów fabularnych wypełnionych. No właśnie, musimy uciec. Neuromody. Czekajcie, tu się coś. O właśnie. Ucieknie jako inżynier, dozorczyni, dyrektor, 5 członkami załogi przez portal za pomocą emulacji świadomości przeprowadzonej w laboratorium. Więc tu jest akurat o tyle to proste, że tak, jesteśmy Riley, która znajduje się w laboratorium. Mam nadzieję, że stamtąd zaczniemy, bo tam nam... Tak, zaczniemy stamtąd, bo tam zginęliśmy ochotnikiem i celowo. Zostało tam sporo rzeczy. Zostawiłem sporo rzeczy dla niej, więc ona będzie wyposażona. I właściwie tylko musimy odkryć, co trzeba zrobić z tą całą świadomością, żeby uciec. No przypuszczam, że ona będzie swoją świadomość chyba chciała po prostu przenieść do, nie wiem, do tego dziabonga, do operatora. Rozumiem, że o to będzie w tym chodzić. No więc... to musimy tylko zrobić, całe laboratorium mamy przeszukane i tak dalej, no to jest tam kilka rzeczy, gdzie tylko ona będzie miała dostęp. Na pewno klatkę tego, znaczy klatkę, cele ochotnika trzeba będzie przejrzeć, dlatego że tam są neuromody i tylko ona ma tam dostęp. No więc zobaczymy, co możemy zrobić. No i mam nadzieję, że szybko jakoś to odkryjemy i jak już będziemy mieli jej ścieżkę ogarniętą, to zasadniczo będziemy mogli już skłaniać się ku takiemu pełnemu przejściu, no tylko że zostaną te całe cele fabularne, no i właśnie nie wiem, jak to wyjdzie, bo tak naprawdę tylko on uciekł, ten cel fabularny pierwszy to jest ucieczka w dany sposób i tylko właściwie nim uciekłem, resztą nie, ani nią. Tej w ogóle nie mam, nim też nie uciekłem, ale tutaj jemu trzeba odblokować ten komputer. Dobra, odpalamy. Dawaj dalej. Tu mamy, mamy coraz lepsze tu bronie. Ok, ma to. Weźmiemy sobie lepszy pistolecik. Weźmiemy sobie naboi trochę. Dajmy więcej. Strzelba. Mamy zakłócacz, mamy baterię do zakłócacza, no to przynajmniej tyle. Neuromod. Moglibyśmy jej kupić jakiegoś ze 2 neuromody, myślę. Apteczkę jedną. Więcej chyba nic nie potrzebuje. Układ ten nawigujący kapsuły ratunkowej to możemy już zakupić, to jest o tyle wygodne, że wykupimy jeszcze jedną apteczkę. To jest o tyle wygodne, że po prostu jak będziemy tą całą Claire, tą sprzątaczką, to jej to wykupimy tak, żeby nie musiała tego szukać nigdzie, tylko od razu po prostu nią trzeba będzie wprost wbiec do kapsuły ratunkowej i spierdalać. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Tu mamy coraz więcej tych modów, ale też tego nie instaluję. Dobra, przesyłając świadomość, aby odblokować jej cel fabularny. O właśnie, tu jest, musimy uciec jako dyrektor, przesyłając świadomość, aby odblokować jej cel fabularny. Może tu jej chodzi o to, że trzeba, nie wiem, jakaś opowiastka będzie z tych słów i trzeba tą 4 uciec w odpowiedni sposób, żeby odblokować ich cele i dopiero się dowiemy, o co chodzi z tą Claire. Może tak być. Odpalamy symulację. Tylko tak jak mówię, no ja tu jej wziąłem sporo rzeczy, ale tak naprawdę to gdzie będę? No jestem w laboratorium. Od razu 5000 za... okej. Rozkazy Kazmy doszły jakieś. Nie, to są rozkazy Kazmy. A tu nie powinienem mieć... zlecenie Kazmy. A to mim elektryczny ładunkiem recyklingowym trzeba by zrobić. Okej, spróbujemy zrobić to. To jest cel fabularny. Testowe uruchomienie. Każdy grywalny członek załogi posiada własną misję fabularną, która stanie się dostępna po spełnieniu odpowiednich warunków. Dobra. Czyli tu już mamy wszystkie. Tu sprawdź swój e-mail. No dobra, no to mamy, musimy tylko pokaż na mapie, gdzie my w ogóle jesteśmy. My jesteśmy na piętrze pierwszym. Tutaj przy wejściu musimy dojść tutaj na piętro... Nie, gdzie były te? Na piętrze pierwszym były... Są, aha, tu są izolatki. Ja muszę dojść... kapsuły, czekajcie. Izolatki, prysznice, dowództwo, laboratoria. Gdzieś to na górze było. Tu jest terminal, czyli tutaj powinienem wejść, czyli tą windą przez laboratorium. Dobra, tutaj nie powinno być problemu. A właśnie, podpowiedzieliście mi też, że jak się odpali tego całego towarzysza, to jemu ponoć można... No nie, nigdzie można dać jakiś ekwipunek, że ponoć towarzyszowi można dać... Ale to może przyzwiemy sobie tego, że ponoć można... A, tu jest ekwipunek. Że operatorowi towarzyszącemu... Dobra. Głos, brak pliku syntezatora. Podstawowy odczyt. Jezu, ile tego dużo. 1.2. Dobra, że jemu można, on ma swój ekwipunek, jemu można przekazać rzeczy i dzięki temu te... Świetnie, i dzięki temu te rzeczy po prostu przeskoczą do następnego... Znaczy, jak sobie przyzwie następną osobę, no to one się pojawią też u niego, dobra. Brak identyfikatora. Tu jest Alejandro. Mamy sobie pistolet. Nie wiem, czy tutaj gdzieś nie zginął nam ochotnik przecież. Gdzieś się tu zabiłem ochotnikiem, więc w teorii... No nie pamiętam gdzie, ale gdzieś tu się zabiłem niedaleko, więc w teorii tam będziemy też mogli jego ciało znaleźć i to, co on zostawił po sobie. Tam jest wahadłowiec, to wiem. To mnie nie interesi. Dobra, tutaj nie. Nie pamiętam, gdzie ja się, kurde, zabiłem nim. Nie to miejsce. Też nie to. Gdzieś go tu znajdę pewnie. Czy tu gdzieś, kurde... Nie, Alejandro. To możemy zabrać. Nie wiem, czemu to tutaj zostało. Mniejsza. Kibel. Kurde, gdzie ja się... Wtedy nim zabiłem, nie pamiętam. Dobra, tutaj tak, narzędzia było, no właśnie, otwórz celę trzecią, pozwolenie od dyrektor. Dostęp do tego można uzyskać wyłącznie ze stanowiska roboczego Riley, u góry, aha, czyli na razie i tak nie możemy nic tu zrobić. To weźmiemy, bo jakieś tam rzeczy pozostawały. A właśnie, zobaczmy na jej neuromody, bo właśnie tego nie zrobiłem. Ma moce tyfoniczne, możemy się zmienić, mamy mimikrę, czyli możemy się zmieniać, fantomogeneza, okej, to pamiętam, psychoszok, totalny włam, ktoś na strach, to nie, towarzyszenie, dyrektor, co nam może, ma pilotowanie, to też spoko, nekropsja, bardziej wartościowe obrony z resztek tyfonów, dobra, tutaj mamy przystosowanie psioniczne, czyli to jest wszystko do psioniki, tutaj pozwala na używanie psychoskopu do wykrywania, dobra. Zwiększa pulę PSI, zwiększa skuteczność strzykawek PSI, a to jest skradanie się, czyli musimy mieć panią inżynier, która nam odblokuje ten komputer. Myślałem, że nią chociaż będzie się dało to zrobić, ale widzę, że też nie jest to możliwe, czyli potrzebujemy pani inżynier, żeby nam ogarnęła wszystko. Dobra, narzędzie, tu mamy sterowanie drzwiami, to nie... Strzały, to nie... Nie pamiętam, czy się tym gościem zabiłem, ale tak jak mówię, nie ma to dużego... Izolatki tu otwierałem. Nie ma to o tyle dużego znaczenia, że i tak większość rzeczy zostawiłem gdzie indziej dla niej. Dobra, chodźmy tędy. No tu jest, jak widzicie, wszystko wyczyszczone. Ciekawe, czy ja mogę się tu jakoś dostać? Nie, nie mam kodu. No to walcz to, nie dostaniemy się, to nie. Mieliśmy wejść tu. I do góry. Okej, gniazdo macek już mamy na początek, świetnie. To niedobrze. Okej, mamy przynajmniej tyle. Brak wrażliwości i niewrażliwości, świetnie. To niestety musimy się tym pobawić. W ten sposób. Tam mamy, widzę, następne. Aha, ale brak nowych danych już będzie. Operator, świetnie, dobra. Tu gdzieś powinny być, nie, jeszcze nie. W środku będą. Czy jakieś następne? Cystoid jakiś gdzieś jest. O, tam. Z gniazdo macek. Dobra, załatwiony. Fiodor to nie. Ten ziomek będzie... O, właśnie. On będzie miał dla nas bardzo dużo rzeczy. Łącznie z neuromodami. I z tym. I z tym. I z apteczką. O Jezu, jak tego dużo. Czy ja to wszystko wezmę ze sobą? To wezmę, ale tu jest jeszcze drugie pomieszczenie, gdzie też zostawiłem rzeczy. Żeby nie było. Prowadź hasło. Tu nie zrobimy nic. No właśnie, on nie ma cholera jasna hakowania. Jest niesamowite. Narzędzia. Laboratoriów odblokuj. Zyskaj. Odblokuj. Zamknij. Odblokuj. Nic to nie daje. Na status kapsuł. Poziom tlenu. Zaopatrzenie i kolejka. To nie. Możemy sobie takie pierdoły pobrać do jedzenia. Tu gdzieś coś... O właśnie, tutaj zostawiłem. Ale to pistolet akurat mam. Wabiki, ładunki, lepiki. To wszystko możemy pozbierać. Tak naprawdę mamy teraz i lepszy... O, i lepik, i lepszy shotgun. Amunicji chyba już nie ma. Dobra, resztę zostawiamy. Operator, przesuń się. Klucz francuski. Nie, bo mamy przecież ten lepszy szlak. No serio? Nie przedostanę się przez tego gnoja? Dobra, wiesz co? Odwołaj, spierniczaj, bo mnie tylko irytujesz. No dobra, idziemy w takim razie do góry, bo się nie ma co tutaj zastanawiać. Okej. Idziemy do góry do... O, magazynek. Tu można wejść. Bardzo miło. Układ nawigacyjny... A, tutaj też jest pełno tych układów nawigacyjnych. O, świetnie, to mi się przyda. Właściwie to chyba nawet i teraz zużyję. Użyj, tak, bo mi się ten poziom uszkodzeń trochę zmniejszy. Neuromody. No właśnie, nic dalej nie wziąłem, ale nie wiem, czy ja coś potrzebuję. Osety foniczne. Pozwala stworzyć z ludzkich zwłok fantom, który będzie walczył po twojej stronie. To tak, dokonasz bezpośredniego ataku mentalnego przeciw celom biologicznym. Aha, psychoszok to będzie spoko sprawa. To sobie weźmiemy na razie. Efekty strachu, a tu skłaniasz biologicznym przeciwnikom, by przez 20 sekund walczyli po twojej stronie. Dobra, to na razie sobie, bo nie wiem, czy na przykład mimikry nie wezmę. Zobaczymy. Okej, wieżyczkę możemy nawet zeskanować z psychoskopem, też fajna sprawa. Wieżyczka lepikowa. Możemy ją gdzieś tutaj rozstawić. No właśnie. No ale tak, hakowania nie mamy, naprawy nie mamy, no tak jak mówię, trzeba to wszystko będzie zrobić panią inżynier. Pani inżynier ma, znaczy teraz już nie, albo już tam część odblokowaliśmy rzeczy, a i tak miała sporo do zrobienia. Dobra, idziemy do góry. Wieżyczka nam troszeczkę pomoże. No, a my mamy tak czy siak... A, myślałem, że coś tu jest jeszcze. Mamy sobie tutaj podejść. No i proszę bardzo. W końcu mamy jakiś plik. Pozwolenie ochotników. Udziel... Tak. O, to jest to odblokowanie celi... Ochotnika numer 3. Narzędzia. Wybierz aktualnie zabezpieczony kanał komunikacyjny. Tu mamy maile. Ucieknij przesyłając swoją świadomość. No właśnie, otwórz zabezpieczony kanał komunikacyjny z Alexem. Riley, musimy pomówić. Nie dzwoni, ja zadzwonię do ciebie. Otwórz bezpieczny kanał, taki, którego mógłbyś użyć do komunikacji z operatorem. Prezydent, stary dyrektor orbitalnej stacji badawczej Talos 1. Emulacja mózgu. Hej Riley, piszę we wspomnianej sprawie. Zaufaj mi, użyty przeze mnie proces emulacji całkowicie bezpieczny. Dysponuję prototypami, które są tego dowodem. Mogę ci je przedstawić. Są nazwane od miesięcy, w których powstały. December i tak dalej. To Morgan Yu, tak? Baza Pytheas jest mniej więcej w stanie wspierać tą technologię. Potrzeba tylko odpowiedniego operatora pełniącego rolę gospodarza. Przez jakiś czas mnie nie będzie, ale później do ciebie się odezwę. Alex, pisze, by poinformować, że mój zespół opracował ulepszoną tyfoniczną bramę przystosowaną do profili zasilania Telosa 1. O 4:00 wyruszy transport trifluorku chloru. W tym samym kontenerze znajdziesz też pierwszą tyfoniczną bramę opisaną w liście przewozowym jako elementy systemu odkażania statycznego. Moi ludzie przyprowadzą dr Kelstrapa przez proces instalacji. Nadal istnieje nierozwiązany problem, który powoduje dezaktywację bramy, gdy zostanie poddana działaniu silnego wyładowania elektromagnetycznego. Mam nadzieję, że Morgan ma się dobrze. Dyrektor Riley Yu, baza księżycowa PTS, okej. A więc Kelstrap stąd przyszedł. Okej, teraz tak, co mamy zrobić? Tu są te, to się nas nie ten, wiele celów mamy tam. operator naukowy tam jest. Okej. Się okaże, że ta ścieżka wyjścia jej jest bardzo prosta. Dzień dobry. Dzień dobry. Operator, siema, rozmawiaj. Obrazowanie neuronowe wykazuje potencjał psychoaktywny na poziomie bliskim maksymalnemu. Aha, ale to jest... O, dobra, czekajcie, musimy sobie zobaczyć na cel, o co tu chodzi. Ucieczka przesłania swoją świadomość. Słyszałem, że na stacji jest... Słyszałem, że sytuacja w stacji jest nieciekawa, ale musi być zdesperowany i bardzo dobrze, potem jak jego doradztwo niemal doprowadziło do fiaska naszego projektu. Wiesz, masz szczęście, że nie zablokowałem też tego e-maila. Sprawdzimy, co kombinuje mój kuzynek. Otwórz zabezpieczony kanał komunikacji z Alexem. Czyli tam na dole. Ten. Myślałem, że tym operatorem. Dobra, czyli tutaj mamy narzędzia. Wybierz. No, kanał trzeci jest nieaktywny. Dajmy kanał pierwszy. No i co dalej? Czekajcie, no tutaj był mail. Otwórz bezpieczny kanał, taki, którego mógłbyś użyć do komunikacji z operatorem. Ale skąd mam wiedzieć, który? Nie to. Kanał drugi. Okej, kanał 0. Riley, sytuacja na Talosie 1 zaczyna nas przerastać. Czas wprowadzić w życie te omawiane rozwiązania. Skopiuj wszystko, co macie na podesłanego operatora magazynu. Badania, konektomy, wszystko. Morgan ma rację. Wszystkie tyfony są połączone. Tak więc wszystko, co się tu wydarzy, zapewne dotrze i do was. Jeśli już nie dotarło. I chyba nie muszę wspominać, że nie spowiadamy się z tego zarządowi. I tak prędko się dowiedzą. Załatw to. Wkrótce porozmawiamy. A, Riley. Tylko ostrożnie. Jestem niemal pewien, że robi dla ciebie co najmniej jeden kret kasmy. Aha. Ucieknij przesuwając. Umieć operatora magazynu w stacji dokującej. Dobra. To jeżeli tak jest, to ja bym chciał teraz, bo i tak mam to wszystko wyczyszczone, to ja bym chciał zejść na dół, zebrać te... Ała. No tak, tu nie ma tego zmniejszonego ciążenia. A ja nie mam plecaka odrzutowego. Nie chciałbym... wziąć te rzeczy z tego miejsca ochotnika 3, bo wydaje się, że tutaj ta Riley to wiele też nie ma w tej fabule do zrobienia. A czy będą sobie jeszcze te cele fabularne całe, ale... nie tutaj. Ale... wydaje się, że ona tutaj ma dosyć prostą tą ścieżkę, jak już jest w laboratorium. Nie to. Gdzież były te cholerne cele? Tutaj, o właśnie, chciałem do tej trójki wejść i nie wiem, czy jest w ogóle ten... A, muszę tu wejść. Czy jest potrzeba... Aha, zmęczyła się. Czy jest potrzeba, żebym w ogóle... To życie przywraca, to nic nie da. Czy jest sens na niej wykupywać jakiekolwiek neuromody? Więc ja sobie zrobię tak, że... otworzymy to. Tworzy się to kurwa w końcu dzisiaj, czy nie? Ej, no kurde, co jest? Odblokowana. Aha, musiałem jeszcze potwierdzić. No, ciekawe po co. Te neuromody, które tutaj są... Rick Dawson tu jest jakiś, okej. To nieistotne. Kombiłatki, tu jakiś coś, tutaj se srał, spuścimy wodę po nim, jakby nie spuścił. I to przekażemy temu całemu operatorowi. Temu. I mam nadzieję, że faktycznie to tak zadziała, że ten ekwipunek się przeniesie. Właściwie i to można by przenieść, to i to. To też, przede wszystkim to. I te rzeczy można by poprzenosić. Aha, to są... No aha, to są naboje, dobra, naboje też możemy tam umieścić. Do lepika też, ładunki. Wabiki może. Lepikowy, baterie zakłócacza. Wiecie, no kurde, nic takiego nie potrzebuję tutaj, szczerze mówiąc. Na razie damy tutaj nawet i wszystko. Strzykawki sobie zostawimy, chociaż nie damy mu część strzykawek. Przełóż, nie tak, podziel, o. No właśnie, i teraz... No... Kurwa, tu się coś dziwnego z tym dzieje, ale mniejsza z tym. Dobra, on to ma. Zobaczmy teraz, co mamy zrobić. Co mamy zrobić? Świadomość, umieść operatora, dobra, w laboratorium, archiwum danych. Aha, czyli wracamy po prostu na górę. Dobra, czekajcie. No i z powrotem w gabinecie. No tylko chciałem te po prostu neuromody zabrać, bo szkoda ich tam było zostawiać. Tutaj mamy jakiegoś operatora. Operator magazynu. Powinienem go zanieść tu, tak? Aha, no i to jest ten operator, którego później Kazma przechwyciła, nie? Teraz narzędzia. Transfer danych, kopiuj dane do operatora. Przypuszczam, że o to chodzi. O Jezu, poszukiwany obiekt. Uważa, fantomy stworzone w ramach projektu Geneza są wyjątkowo agresywne. Projekt Geneza, brak danych psycho... Okej. Okay. Co mam teraz zrobić? Coś jest nie tak? Wahadłowiec. Naukowy. Co jest nie tak? Dobra, czekajcie, odpalmy sobie. O co chodzi ten poszukiwany obiekt? Myślałem, że będzie łatwo. A, zainstaluj zdolność Fantomogenezy 2. Okej, czyli jednak potrzebuję. Fantomogeneza 2. Co to jest ta Fantomogeneza 2? Tutaj na tyfonicznych mocach będzie. Czyli muszę mieć to. 4 neuromody. O Jezus Maria, to nie braknie. Przeskałem swoim pseudoscopem więcej tyfonu blokować tą umiejętność. Jeszcze muszę to zrobić. Dobra, czekajcie. Gdzie jest ten kurwa dupek, który miał mi towarzyszyć? No i przeszukaj. Czyli jednak to potrzebuję. A i tak potrzebuję, kurde, tyfonów, żeby to odblokować. To jest to. Fantomogeneza. No i tego nie mogę, bo raz nie mam wymaganych, ale mam to zablokowane, bo muszę coś przeskanować jeszcze. Ale ciul wie co tak naprawdę, fantomogeneza, nie wiem, jakieś... Wiem, te dupki, które tutaj były, te całe takie niesplatacze, tylko te, no co przejmują świadomość nad ludźmi, ale laboratorium jest wyczyszczone całe, więc muszę tego poszukać tak naprawdę, ale dupa. Właśnie to powinienem chyba przeskanować, tak mi się coś wydaje. Na razie może go sobie zbieracza co najwyżej z tej odległości. Halo, nie ruszaj się. Panie. Ej, ja cię skanuję, a ty mi uciekasz, no. Ale mamy tutaj, kurde, tego i myślę, że właśnie tego dupka chodziło, żeby przeskanować, bo ta fantomogeneza, no na tym polega, tak, że on sobie zbiera te trupy jakby i nimi steruje. Mogłem pojechać tylko i wyłącznie do... A kurde. Coś więcej nie, to jest spaczony człowiek. A tego, telepata, o właśnie. Dawaj, 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 dawaj. A, mogę to zrobić w ten sposób. I... Psychoszok mentalny wam odbicie. A, może i nie, kurde, czekajcie, zobaczymy zaraz. Nie, dupa, to mi odblokowało. Ja pierniczę, to jak mam znaleźć to? Myślałem, że to o tego gnojka chodzi, ale widzę, że nie. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze i teraz nie bardzo wiem, co mam zrobić. Szczerze mówiąc. Wiem, że wykryto i w ogóle... Ja jestem w ogóle też tyfonicznie nastawiona. Jako Riley, ale kurde... Co w takim razie, czyli to po prostu trzeba poświęcić teraz czas na to, żeby przeskanować tych kurde ludzi, a czy nie ludzi, te tyfony. Nie bardzo nawet wiem co tu... Psychoszok pamiętam, czym się robiło. Dobra. A weźmiemy sobie zbieracza, też przeanalizujemy, bo czemu nie. Ale tak naprawdę nic nam to... Wrażliwość, niewrażliwość, nic nam to więcej nie dało. Tu mamy fantoma, ale to zwykły fantom, nic więcej. Rozumiem, on jest już chyba... przeskanowany, tak? Dobra. No wiecie, bezpiecznie, bezpiecznie, ale kurde, już mamy 4. poziom tak naprawdę, jakby nie było. Nie, Phantom brak nowych danych. No tutaj jest całkiem bezpiecznie. Mam nadzieję, że coś się wydarzy, ale nie. Możemy tak zawsze ich pokonywać. To jest całkiem fajna moc, mi się podoba. Wow, nie mam życia. A to dlaczego, kurde? Cholerstwo mocno bije. Dawaj, uzupełnimy sobie apteczkami. To jest strasznie, te apteczki mało robią. Tragicznie mało robią. Au. Dobra, nic nam to tak naprawdę nie da stanie tutaj. Ale z drugiej strony do kwater załogi się nie mogę przemieścić teraz. Nie może zmienić położenia. Nic nam to nie da z tego względu, że... kolejka jest nieaktywna w tym momencie. Au, shit, ała. Dobra, to też nic nie daje, bo jesteśmy za daleko. Nie pokonamy tego telepaty w tym momencie. O, nie mam też amunicji, cudownie, bo sobie wywaliłem wszystko. Świetnie, świetnie. Dobra, to bym chciał wziąć... Kurde, no, nie chcę zginąć. Mam te 4 mody przy sobie. Chciałbym to chociaż... Ale, znaczy nie, no i tak muszę to wykupić, Nie mam za bardzo ani jak stąd wyjść, ani nie mam za bardzo jak... Kurde, przeanalizować więcej tych fantomów. Znaczy, tyfonów. Trochę dupa. Dobra, próbujemy. Generalnie oddałem jak coś te... A kurwa, zapomniałem, że nie mam tego. Shit. Ale dorąbałem se. Spróbujemy tak to zrobić. A teraz weźmiemy psychoszok na nim. O właśnie. I teraz... Rzucimy mu tam ładunek. O chuj. Chyba to nic nie dało. Oczywiście, że to nic nie dało. Bo za daleko. Psychoszok to się ładuje. Fantomogeneza. Nie mamy za bardzo chyba ciał? Chociaż nie, mamy ciała. Dobra, chodź. Czyli on przejmuje tak jakby żywych na swoją stronę, a ja mogę powstać martwych. Tylko nie wiem, który ten miał taką moc. Który tyfon? No właśnie, tu już mamy pusto. Właściwie to mi zostało tylko robienie tych psychoszoków. Okej, to poleciało tam, może być. Dawaj go, kurde, te teraz. Żeby mu rzucić wabik. Cholerstwo, no nie mam amunicji, a nie chcę tamtych zużywać. Okej, teraz... Shit, ty przyleciałeś, o fajnie. Ale to też nie jest mi potrzebne, dawaj. No kurde, jeszcze go nie mam czym walnąć teraz, co? Dupa, czekam aż się naładuje. Aktualnie będziemy wabiki rzucać, ale gość widzę spiernicza i to ostro. A tam mamy fantoma eterycznego, cudownie. Ja nie mam amunicji w ogóle. Okej, jakiś układ sobie znalazłem. Tu nie wejdziemy. Tu się jakoś chodziło od drugiej strony. Okej, dobra. Tyle było z telepaty. No nie ej, tylko mnie przepuść, kurde, ej. Właśnie nie wiem, czy tego eterycznego ja mam jakoś badać, czy nie. Nie, brak nowych danych. Dobra, to mnie to nie interesi. Ciul wie, gdzie tutaj pójść. No chyba najlepiej byłoby się wycofać do krateru. Tam najwięcej znajdziemy, ale naprawdę tą fantomogenezę, no... Pojęcia nie mam, skąd to wziąć. O, tu jest w ogóle... Save Refinerii, ale to mi też tak nic nie da tak naprawdę. Moje wieżyczkę. No wieżyczka może być spoko. Tu jest jeszcze... Aha, różne typy wieżyczek to różne badania. Może być, no. Tylko, że poza punktami to tutaj nic więcej tak naprawdę nie dostanę. O, szlak. Dawaj. Rozstaw. Napieprzaj w niego. Fuck, nie we mnie. Ja nie chciałem oberwać. O, 2 neuromody następne. Niech będzie. Ja sobie wezmę jeszcze jedną apteczkę i to zużyję. To też możemy i możemy... Aha, kombiłatki akurat zostawiłem. A, mniejsza z tym. Bo w najgorszym razie po prostu trzeba by uciec w inny sposób, nie? Zawsze coś, zawsze ucieczka, chociaż no najlepiej by było uciec w taki sposób, jaki trzeba, ale potrzebuję coś przeanalizować, a ja nawet kurde nie wiem co i to jest najgorsze. Tutaj wiem jak się ucieka. Hol kapsuł ratunkowych, dobra, to mnie nie interesi. Zobaczmy jak się dostać do krateru, bo to jest chyba jedyne co mogę wymyślić najlepsze w tym momencie. Aha, czyli mogę sobie pójść tędy. Czekajcie, a tu było windę. A, windę trzeba naprawić chyba. Uwaga. Tak, ja pamiętam jak się to... O co tu chodzi? Ty mi nie przeszkadzaj. Możesz mi wziąć to. No właśnie, tutaj potrzebujemy tego tak naprawdę naprawić, ale to musimy mieć panią inżynier do tego, żeby windą sobie jeździć. No nic, spróbuję. Jezus Maria, w cokolwiek nie wejdę, no tak, ja zapominam, że nie jestem tak ulepszony jak kiedyś. I w cokolwiek nie wejdę, to już jest problem. O, dobra, przedostałem się. Suszone pomidory i dżin, cudownie. Słuchajcie, spróbujemy się dostać do krateru. Więc no niestety, jesteśmy przy wejściu do krateru i to jest jedyne co w tym momencie wymyśliłem, co mogę zrobić, czyli wejść do krateru i spróbować po prostu... no poskanować co się da tak naprawdę. Fantomiem to mnie średnio interesują. A ja wiem, rzucimy sobie tam wabik. Zajebiście. Od razu uszkodzony kombinezon. Od razu nie mam apteczek. No was szlak by trafił. Czy ja mam tutaj te neuromody? Nie mam. Dobra, bo jakieś tam neuromody to ja biorę. Wow. Rekin. Powiedz, że ten rekin to będzie to. Wrażliwość, niewrażenie, skanowane moce. Kopanie 1 i 2? Kurwa, kopanie? Co za kurwa moc? Kopanie? Miałem nadzieję na tą kurde cholerną tą fantomogenezę. Ale widzę, że nic z tego. Możemy psychoszok sobie zrobić. Niewiele więcej chyba mogę zrobić. Mogę spierniczać, ale to coś da. A tutaj na skały to mogę, w sumie. Ja miałem naprawdę nadzieję, że to będzie wiecie, strzał w dziesiątkę. Ja tu dostałem kopanie. Co mi z tego kopania? W tej grze jest kopanie? W jakim celu? Okej, tu jesteśmy tutaj, ta inna grawitacja jest ciekawsza. Więc tyle dobrze. On sobie tam łazi. No kurde, musiałbym... O, tam coś jeszcze lata. Nie wiem, czy to jest technopata, czy jeszcze coś innego, ale właśnie myślałem, że to jest inna opcja, żeby tą fantomogenezę właśnie znaleźć. No tak naprawdę muszę przeskanować jak najwięcej się da, żeby sprawdzić, co jest tym faktycznym tyfonem, który ma mi pomóc w uzyskaniu skilla. Szkoda, że... w żaden sposób nie jest to powiedziane. Co mi może dać tą fantomogenezę? A widziałem, że coś jest tutaj u góry. Chciałbym to złapać, szczerze mówiąc, ale jakoś średnio idzie. Chyba właśnie się zablokowałem? No ciebie wafel. Co ja mam zrobić w tym momencie? Właśnie spadłem gdzieś i się zabugowałem w teksturach. Ja nie mogę, nie wierzę w to. Pom. Brak odpowiedniej powierzchni. Świetnie! Cudownie, gro. Dziękuję ci bardzo. Próbowałem wskoczyć, kurde, po coś, co powinno być dostępne, a się zablokowałem. Mamy tą, kurde, mimikrę, ale nie mamy neuromodu w tym momencie i nie przyzwiemy sobie gnoja. Więc właściwie nic nie mogę chyba zrobić. Nawet nie mogę kucnąć, nie mogę skoczyć, nie mogę się ruszyć, mogę się tylko obracać. I właściwie to tyle. Wyczuwam w tobie frustrację. No kurwa zgadłeś, bo gra postanowiła zwiesić moją postać. Właściwie to nie mogę nic zrobić poza zapisz i wyjdź. Jest to jakaś opcja. Tylko pytanie, czy ja będę w tym miejscu i dalej będę zablokowany? Niestety tak. Co prawda coś tam się moja postać ruszała, ale widzę, że to nic... Nie, to nic nie daje. O. Może, kurde... A wcześniej nie mogłem się w ogóle ruszyć, teraz przynajmniej coś robię. Może się uda wyjść. Ale tu jest, kurde, jeszcze jedna przeszkoda. No nie cholery. Powiem wam, nie cholery. Jakbym jeszcze miał jakąś tam, powiedzmy... Kurde, jakby coś tu przyszło, co bym mógł zeskanować. Phantom. Nic z tego. Nawet go tutaj nie przyzwę nic. O, przynajmniej tego mogę przyzwać. Mógłbym go spróbować przeszukać. I dzięki temu pozyskać na przykład 2 neuromody. To też podziel. I jakbym tak zrobił, to może, uwaga, dałoby mi się... skradanie się to nie... Ale jakbym tak wziął mimikrę materii, może bym się w coś zmienił. Potwierdź, no trudno, zużyjemy te 2 mody. Ale może się zmienię w coś. Tylko muszę jeszcze mieć w co. No i to jest właśnie największy problem w tym momencie. Liczyłem na to, że jednak się w coś zmienię. A tu dupa, nawet kamienia kurwa w okolicy nie ma. Ewentualnie jeszcze jest jedna opcja, że mogę spróbować coś z ekwipunku wyrzucić. Przykładowo może być, powiedzmy, że te części zamienne. Powiedzmy, że to chcę upuścić. O nie! Zniknęły! Kurwa! Dobra, spróbujemy wyrzucić jeszcze jedną rzecz, bo mam kilka takich mniejszych rzeczy. Dajmy sobie, niech będzie ten pakiet rekonstrukcji kostnej. Chcę to wyrzucić, tym razem w tą stronę, żeby mi nie zniknęło. Nice! Jezu, jaki jestem mądry. Jaki ja jestem mądry. Udało mi się wyjść z buga. Nice! To jest dopiero, kurde, prawdziwe umiejętności graczy. A nie jakieś tam dupo coś tam. Dobra, to nie zeskanuję go, bo to jest ten sam, co wcześniej. Że to nawet nie ma sensu za bardzo. To jest tylko telepata. Tu mam za to księżycowego rekina, którego już zeskanowałem. Siema. To niedobrze. A nie, macki też nie. Fantomogeneza z macek też nie pochodzi, bo macki już skanowałem wszystkie. Możemy to tam rzucić. Coś tu szło za mną? Żywy obiekt jest wymagany z zasięgu psychaskopu. No dobra, próbujemy dalej w takim razie. No jak nie, to po prostu, wiecie, sprawdzę w necie, co powinienem zrobić, ale na razie, kurde, no, pomysłu nie mam. Świetnie. Pomysłu po prostu nie mam, co powinienem zrobić. Niewiele to daje. Ale przynajmniej tym mogę próbować zabić. Tylko to też chwilę trwa, żeby mi się to odnowiło. Dobra, tu na razie uciekniemy. Tutaj coś wcześniej widziałem. Może się będzie dało zaskanować. Proszę, jak ładnie. Cisnę po nim, kurde. Sali! Aha, tu mamy tego zbieracza. Dobra, to nic nie daje. Przydałoby się rzucić może jakiś wabik. I teraz... w sumie co? Tyle. Dotąd z fantomą, znaczy psychoszokiem możemy się bawić. Ewentualnie... Au! Właśnie. Tak, tak, przypuszczałem, że stan krytyczny. No przynajmniej tyle, że udało mi się wyjść z buga, ale to wiecie, no straciłem 2 neuromody i to w sumie tyle. Mim. Nie mam niestety ładunku recyklingowego, a coś tam takiego miałem wcześniej, że trzeba było... ładunku recyklingowego, chyba na elektrycznego mima. No, to już niestety będzie, mojej drodzy, koniec i nie mam za bardzo co przeanalizować, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia, co mógłbym. Więc... pod tą fantomogenezę. Gdzieś kiedyś jakaś... O, elektryczny mim. Przeskanujmy, nie? Zawsze coś. Dawaj, 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 dasz radę. Wyładowanie elektrostatyczne 3. No to dla naszego ochotnika to jest dobra wiadomość. Ale dla nas już niekoniecznie. No właśnie, tu jest wieżyczka lepikowa, ale I tutaj nie bardzo mamy do niej... weźmy go. O, tutaj mamy... To możemy zostawić mu. Nie bardzo mamy dostęp do tego. To ochotnik będzie się bawił. Zawsze coś... O, tu jest kurwa gnojek. Brak nowych danych to jest telepata. No serio, no nic kurde tu nie mogę znaleźć. Nic mi to nie daje. Ostrzeżenie, zwiększony poziom uszkodzenia. Świetnie. No, nie ucieknę nią jednak. Też umrze. Niestety. Co bym nie robił, to musimy się pożegnać. Chociaż te macki zaczęły tu wychodzić i coś tam niby było, ale nie, muszę sobie sprawdzić po prostu w necie, co mam zrobić z tą fantomogenezą, skąd mam to pobrać, bo to jest jedyna rzecz, która po prostu stoi na drodze jej do tego, żeby zrobić jej ścieżkę. I oczywiście nie mogę... O, doszła nowa wiadomość od Bazyliszka, no to zobaczmy. Oczywiście nie muszę tego zrobić nią, bo wystarczy, że kogokolwiek innego wyposażę w psychaskop i ten ktoś to przeanalizuje, nie? Więc może być to też pani inżynier, która musi już zrobić wszystko w tej grze. No ale dobra, zobaczymy co tam od Bazyliszka i kończymy, moi drodzy. Ja się chyba po prostu zorientuję, co powinienem zrobić. I chyba zresetuję symulację, bo to i tak... Witaj. Przykro mi, że budzisz się w takiej sytuacji. No, co tam? Są tu inżynieryjni. Mówią, że nie ma obaw. Uszkodzenia systemów tlenowych są drobne. Wszystko wytrzyma dłużej niż to konieczne. Tak więc irytujący jest chyba teraz głównie brak ciążenia, ale jak słyszę, możesz uruchomić diagnostykę, która zrekalibruje stabilizatory. Aha, świetnie. Sterowanie znajdziesz w sufitowej wnęce. Cudownie, więc musimy jeszcze swoją bazę też obczaić, ale przejebany w takiej klitce być zamkniętym. Przyczyną było zderzenie z drobnym obiektem, znacznie poniżej centymetra, niczym się nie martw. Mhm, tak, ale... To może być właśnie klucz dowodzenia. Uwaga, wszystkie połączenia do centrum dowodzenia Kazmy rejestrowane. Uruchom sprawdzenie, tak. Satelita. Uwaga, wszystkie połączenia. Łączność diagnostyka, tak? Tylko coś tam się z literkami spierniczyło. No wiecie, to może być fantom tak naprawdę, nie? Połączono. Dobra, Teddy, to dość chłodne podejście. Chłodne jak kosmos, jak biznes. Sam się na to pisał, jest hakerem. Wybrał sobie ryzykowny zawód, tak? Robiąc dla nas, żył pewnie i tak ze 2 razy dłużej, niż przetrwałby gdzie indziej. No może... On ma rodzinę, tak? Przynajmniej będą mieli dobre życie. Zgadza się. A dzięki modułowi 13 nic im nie będzie. Właśnie na tym mu przecież zależało. Okej, czyli mnie się chcą pozbyć. No daj spokój. Myślisz, że w głębi duszy nie wie? No może. Pewnie masz rację. Dobra, to w porządku. Dasz sobie radę. Tak, w porządku. Masz rację. Cudownie. Wiedziałam, że sobie poradzisz. Pozwól, że znajdę ci coś na ząb. Indeks podwójnym prowolony? Tak, dobra. Dzięki. Świetnie. Połączenia. Taki z nas haker, że kliknąłem jedną... Test. Czy to działa? Module 13. Halo? Aha, to ktoś teraz u niej był. Ja myślałem, że to jakiś że to przez przypadek gdzieś jakieś nagranie wyszło, a tu nie. Się połączyłem, dobra. Teraz sprawdzenie. Musimy czy wprowadzić ten klucz, czy nie. Sterowanie grawitacją. No, sprawdź systemy i co? Grawitacja włączona, znormalizować tak. Nie mam klucza dowodzenia. Teraz musimy sobie wrócić jeszcze. Symulacja gotowa, dobra. Mam pytanie, czy to wiecie, to co w nas nie wpadło, to nie był jakiś kurwa fantom czy inne gówno. Tu nic nie ma. Nie ma, dobra. Wracamy tu. I tyle, no nie dostaniemy się tam raczej już. No bo niby jak. No ale dobra, okej. Więc to tyle chyba w tym Nowi faraonowie. Dobra, nieważne. Jak ktoś będzie chciał poczytać, to przeczyta. Tyle w tym odcinku, także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować, ocenić, a tak jak mówię, ja spróbuję rozkminić, o co chodzi z tą Riley i spróbujemy jakoś następnym razem w miarę coś tam poogarniać, tak żeby te postacie jednak pouciekały w te sposoby, które muszą pouciekać, a dopiero wtedy dostaniemy jakieś te zadania fabularne, tak, dla nich. Więc no, zobaczymy. No w sumie to pani inżynier będzie chyba na... Chociaż tutaj chyba będę musiał zresetować symulację, bo to już jest wysoki poziom dosyć. Z tego co pamiętam. No, teraz nie zobaczę, tak? No ale to był wysoki poziom symulacji. Dobra. Tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Bye bye.